Jak znaleźć nazwę modelu komputera HP, numer produktu lub numer seryjny? Znajdź numery identyfikacyjne komputera stacjonarnego HP na komputerze lub etykietach. Dane identyfikacyjne komputera są potrzebne podczas rozmowy z pomocą techniczną HP. Jak odróżnić nazwę modelu komputera, numer produktu i numer seryjny? Nazwa modelu komputera, czyli model. Identyfikuje elementy użyte do produkcji grupy komputerów. Komputer ma nazwę tak samo jak określony typ samochodu, któremu producent nadaje nazwę modelu. Numer produktu, czyli SKU, identyfikuje komputer HP w serii numerów modeli i określa regiony, w których ten komputer jest sprzedawany. Numer seryjny jest unikatowy dla danego komputera i używa się go do sprawdzania informacji o gwarancji. Oraz śledzenia historii napraw, usług i zamówień. Na przykład może istnieć 10 tysięcy komputerów HP z taką samą nazwą modelu komputera, ale tylko 1000 ma taki sam numer produktu i jest tylko jeden komputer z unikatowym numerem seryjnym. Znajdź nazwę i numery modelu komputera w następujących miejscach. Sprawdź, gdzie fizycznie znajduje się na komputerze etykieta produktu zawierająca nazwę i numer modelu komputera. Etykieta produktu może znajdować się na górze komputera, na jego boku, z tyłu lub z przodu. Znajdź nazwę i numer modelu komputera przy użyciu narzędzia Informacje o systemie HP. W systemie Windows 10 może być konieczne pobranie narzędzia Informacje o systemie HP ze sklepu Windows. Na klawiaturze naciśnij i przytrzymaj klawisze Ctrl i Alt. Przytrzymując klawisze, naciśnij klawisz S, a następnie zwolnij wszystkie klawisze, aby otworzyć okno narzędzia Informacje o systemie HP. Dane komputera znajdują się obok nazwy produktu, numeru produktu i numeru seryjnego. Narzędzie HP Support Assistant jest wstępnie zainstalowane na nowych komputerach HP z systemem Windows lub można je zainstalować na stronie hp.com go ukośnik hp support assistant Na komputerze otwórz HP Support Assistant. Wybierz swój komputer i wyświetl jego dane w obszarze nazwa produktu, numer seryjny i numer produktu.